Osiedle 15-lecia to jedno z największych w Radomiu. W jednym z bloków przy ulicy Kusocińskiego mieszkanka ostatniego piętra nie jest w stanie spokojnie funkcjonować. Problemem jest regularnie przeciekający sufit podczas obfitych opadów deszczu. Poniedziałek wieczorem wróciłam z dziećmi do domu. Zauważyłam, że z żyrandola to cieknie mi woda po prostu. Szybko wyłączyłam światło. No i zobaczyłam na suficie, jak przecieka dach. We wtorek rano, jak tylko wstałam, zgłosiłam to do spółdzielni. Pani Julita w spółdzielni otrzymała informację, że dach zostanie naprawiony, jak tylko warunki atmosferyczne na to pozwolą. Gdy mieszkanka bloku przy ulicy Kusocińskiego zagroziła, że sprawę zgłosi do mediów, na miejscu zjawił się przedstawiciel radomskiej spółdzielni mieszkaniowej. Ta spółdzielnia po prostu z ludzi robi sobie żarty już. I w ciągu 15 minut przyjechała pani, protokół spisała, ręce rozłożyła oczywiście, no bo ona nic nie zrobi. Nie interesuje ich, że dzieci nie mają gdzie lekcji odrobić, bo stół jest zajęty przez miski, przez garczki, bo woda mi cieknie z dachu. Nie jest to pierwsza taka sytuacja w tym roku. Oprócz zalanego salonu, w mieszkaniu pani Julity notorycznie zalewana jest też kuchnia. 1 lipca administracja osiedla spisała protokół, z którego jasno wynika, że doszło do zalania tego pomieszczenia. U sąsiada z boku, tak samo jak dobrze pamiętam, no to na wiosnę też żalił się, że musi miski rozkładać, garczki, bo w dużym pokoju też właśnie dach mu przecieka. W zeszłym roku naprzeciwko u sąsiada było to samo. W rozmowie telefonicznej wiceprezes zarządu RSM Adam Serafin powiedział, że takie przypadki zdarzają się często, bo zastał spółdzielnię w opłakanym stanie technicznym. Jak twierdzi wiceprezes, obecna pogoda nie jest adekwatna do przeprowadzenia remontów dachu na osiedlu. Mimo tego cały czas zleca takie przedsięwzięcia, by w przyszłości podjąć się ich realizacji. Jak twierdzą mieszkańcy, problemów jest wiele. Oprócz cieknącego dachu, kwestią sporną pozostają wysokie drzewa, które podczas silnych podmuchów wiatru mogą stwarzać zagrożenie. Tu jednak na ewentualne wycięcie potrzebna jest zgoda środowiskowa. Według przedstawiciela radomskiej spółdzielni mieszkaniowej ci robią wszystko, by lokatorom żyło się dobrze.